Zapraszam wszystkich do kuchni Marioli. Moje przepisy są łatwe w przygotowaniu, smaczne i niedrogie. Witajcie wszyscy w kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy fasolkę szparagową z chrupiącą bułką tartą. Jest to świetny dodatek do obiadu i nie tylko. Zapraszam na krótkie filmiki do wspólnego przygotowywania tej fasolki. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Fasolkę szparagową należy umyć i odciąć końce. Niektórzy odcinają dwa końce, ja tylko ten, którego trzymała się fasolka przy krzaku. On jest niejadalny. Tak więc teraz fasolkę umytą zalewamy wodą. Ja tą wodę posolę i będę gotowała fasolkę do miękkości. Można również ugotować fasolkę w garnku na parze. Fasolkę po ugotowaniu odcedziłam. Teraz wykładamy ją na paterę. Przygotujemy teraz bułkę tartą do fasolki. Bułkę tartą wsypujemy na patelnię. I teraz należy ją ubrużyć. Lekko przytrzymać. Bułka tarta już się ubrużyła. Ona jest teraz taka chrupiąca. No i w tym momencie dodajemy masło. Zmniejszamy gaz i mieszamy. No i bułka już jest gotowa. Tego masła dajemy na oko, tak żeby nam powstała płynna bułka. Nie należy dawać dużo, ale też nie dajemy mało. Dobra, zakręcam gaz. Bułką tartą polewamy fasolkę. Wspaniała fasolka z bułką tartą gotowa. Jeszcze spróbujemy fasolki. Cudo. Przepyszna, wspaniała fasolka szparagowa z bułką tartą. Jako dodatek do obiadu jest rewelacyjna. Polecam Państwu przepis. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejny.